Wieczorem odbędzie się tu tradycyjne plecienie koron. Na naszą koronę chciałam serdecznie zaprosić Izabelę, żeby zobaczyła, jak tutaj u nas jest, jaki to jest zwyczaj. No tak, kiedyś to myśmy robili, a teraz... Karola, Rafał! Widzę, że tutaj praca jest dosyć zaawansowana, że wszyscy wiedzą, co robią. Tak. A wy jako młodzi też możecie się wiązać, czy tylko patrzycie? No, plecenie korony przez państwa młodych jest podobno, przynosi pecha. Więc my tylko obserwujemy, podziwiamy. To jest tradycja w zasadzie tylko tutaj, stąd, bo wyjechać tylko 50 km dalej już nikt nie wie, o co chodzi. To już jest od dawien dawna u nas. Druhny, drużbowie się zbierali, zawsze pożartowali, pośpiewali. I co koronę upletli. I później, jak już tą koronę umiją, wieszamy ją na drzwiach. Dekorujemy różnymi kwiatkami, kokardkami i również dekorujemy płot. To jest taki symbol, że jest wesele, tak? Że coś się tutaj będzie działo. I mi zależało, żeby każdy, kto tam, nie wiem, przejedzie, zobaczy, żeby myślał, o, fajne, podoba mi się. Dobra, no to ja pomogę zaraz waszym znajomym coś upleść dla was. Jasne, możesz spróbować. To był miły dzień, pełen wrażeń, spędzony w rodzinnej atmosferze, taki jak lubię.